Grafiki wykładowców Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zostały zaprezentowane na wystawie w galerii pod arkadami w Łomży. W szczególności jest to kolejna wystawa Andrzeja Kaliny, znanego bardzo warszawskiego twórcy, grafika, artysty, który od lat pracuje w takiej szkole polsko-japońskiej, szkole grafiki komputerowej. Oczywiście tam jest wykładowcą pracowni grafiki warsztatowej i wszyscy autorzy tej wystawy pracują w tej samej pracowni. Wszyscy są też absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tak więc łączy ich i szkoła obecna, i szkoła, którą ukończyli wcześniej. Natomiast dzieli ich, że powiem, pokolenia ich dzielą. Piotr Żaczek, artysta grafik, łączy tradycyjne techniki graficzne z komputerowymi. Praca, która ma fakturę, zapach, gęstość farby, której się nie oszuka, drukując tego na najlepszym nawet ploterze, jest nie do zastąpienia. Dlatego ja zawsze się trzymałem tego, żeby pracę robić sam, bez użycia czy to drukarek, czy nawet osób, które zajmują się profesjonalnie odbijaniem grafik. No bo mogę ingerować w cały proces twórczy, od początku do końca. No i stąd są te prace, które są kolorowe, polegają na wielokrotnym nakładaniu farb, na mieszaniu kolorów, czasami na pewnych odstępstwach od pierwotnego projektu, który pojawia się nowa koncepcja w trakcie pracy. No i co byłoby nie do wykonania już po wydrukowaniu gotowej pracy w komputerze, na drukarni. Po wykonaniu projektu w komputerze. Technika często narzuca, bo komputer oczywiście ma olbrzymie możliwości, ale wszystkiego nam nie zrobi. Ostatnio wykorzystuje się zjawisko glitchu w grafice cyfrowej, czyli zniekształcenia. Bo okazuje się, że to zniekształcenie jest takim namiastką błędu, który w sztuce, błędu, może to jest złe słowo, to jest zniekształcenie, które przy pracy ręcznej jest, daje takiemu specyficznego ciepła właśnie sztuce, który mówi o naszym człowieczeństwie, o naszych emocjach, wrażliwości, o naszym takim, tym, że nie jesteśmy maszynami po prostu, że czasami ręka gdzieś się omsknie, linia prosta nie jest idealnie prosta, jak wytyczona w komputerze, jest gdzieś drżąca, gdzieś ręka zadrży, to jest właśnie ta nasza emocja. Udział w wystawie w Galerii pod Arkadami to już kolejne spotkanie Andrzeja Kaliny z Łomżą. Łomża w moim życiu jest takim miastem, lubię tu przyjeżdżać, nie ukrywam, że kiedy Przemka przed laty poznałem, to też jest powód, że przyjeżdżam, bo się znamy, bywaliśmy na plenerach różnych i to jest powód, że bardzo go lubimy i lubimy tu być, nie tylko ze względu na Przemka, ale dla ludzi, którzy są w Łomży. Wspominamy, ja nazywam to może w cudzysłowie jeszcze ściana wschodnia, bo miałem i w Zamościu, w Lublinie, w Suwałkach, w Białymstoku. To są zupełnie inne wernisaże, które na taką pogodę dzisiaj też przyjdzie. Jest duża serdeczność, otwartość ludzi, taka wzajemna do siebie, niezależnie kto, co sobą reprezentuje, jaki zawód ma. I to jest taki powód, bo sam miałem jeszcze w Bonarze, potem miałem z synem, potem ze studentami i z kolegami, tutaj przyjaciółmi. Teraz postanowiliśmy, razem pracujemy, żeby zrobić tu wystawę wspólną taką, bo wiąże nas miejsce, które pracujemy, to jest uczelnia nasza, w której pracujemy, jest to Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, tam jest Wydział Sztuki i Nowych Mediów i na pracownią graficzną prowadzę ja i koledzy pomagają mi. Ale też jest miejsce, to tym miejscem, gdzie się spotykamy, to jest grafika. Skończyliśmy Warszawską Akademię Sztuk Pięknych, Wydział Grafiki. No w różnych oczywiście, ja tu jestem najstarszy, w różnych czasach, bo ja jeszcze 80. rok, koledzy są młodsi. I każdy szuka naszego, swojego miejsca w sztuce, w grafice, ale wiele mamy wspólnych cech. Takich oprócz tego, że lubimy się, przyjaźnimy, lubimy z sobą być. To jest ważne dla to właśnie miejsce, Łomża czy innej. To, co odwiedzamy, jak byliśmy przed chwilą w antykwariacie, tutaj na rynku spotkaliśmy przemiłą panią, która opowiada o tych rzeczach. Każdy nas coś tam sobie wybrał i kupił. I to są takie ważne spotkania z ludźmi przede wszystkim, bo twórca przede wszystkim szuka odbiorcy. I to niezależnie, czy to jest Warszawa, czy to jest Łomża, to nie ma różnicy dla nas. Przyjemnie, ja mówię, te wernisaże, jak wspominam, to tutaj mi są bardzo przyjemne. Wojciech Domagalski wykłada w uczelni grafikę komputerową, ale fascynują go tradycyjne techniki.
Szukam takich najprostszych rozwiązań procesu okrojonymi fotografiami, które później przykrywam aplą, powierzchnią srebrnej powierzchni. No i to są takie łączone media. Mam pomysł, że chyba wrócę do linorytu. Oczywiście to będzie jakaś taka historia no, tymczasowa, natomiast to jest istotne i już kupiłem linolea i już wycinam. To będą też hiperproste prace, czyli że im mniej, tym lepiej i tak staram się jakby działać. Wystawa twórców Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych to kolejny przykład współpracy łomżyńskiego środowiska plastycznego z ośrodkami artystycznymi w kraju. W łomżyńskich galeriach swoje prace prezentują twórcy z Warszawy, Łodzi, Katowic czy Wrocławia.